Serdecznie na czwartym live'ie z cyklu Twoja pozycja ma znaczenie. Jest to już czwarte spotkanie, więc dajcie mi proszę znać, czy widać, czy słychać i będziemy za chwilę przechodzić do tematu, a przede wszystkim będę za chwilę witać naszego dzisiejszego gościa, ale na początek potrzebuję się upewnić, że wszystko jest w porządku, więc czekam na tę pierwszą osobę, która da mi znać, czy nas widać i czy mnie słychać i czy wszystko jest ok. Ja zaglądam jeszcze na grupę, czy live uruchomił się poprawnie. Ok. Ja widzę na grupie, że jest w porządku. Dajcie znać, czy u was także. Jest ok. Ok. Ja widzę, że się już zbieracie. Mamy już 6 osób live. Ok. I jest już jakaś pierwsza reakcja, więc podejrzewam, że jest w porządku. I mamy pierwszy komentarz, że jest ok. Także najważniejsze, możemy sobie to już skreślić z listy, bo nas widać i słychać. Witam was jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że tu jesteście. Wiem, że niektórzy z was są tu już czwarty raz, więc jest to dla mnie ogromny komplement i bardzo się cieszę, że poświęcacie nam tę godzinę, by zdobyć nową wiedzę i nowe informacje na temat pozycjonowania. Zaglądam na czat. Joanna, witaj. Marzena, witaj. Błażej, super. Dzięki, że mówisz, że widać. Jest też Adrian, dzień dobry. Super, mamy już kilkanaście osób, które mi tu potwierdzają, że wszystko jest ok. No dobrze, czekamy jeszcze minutkę, dwie, aż się wszyscy zbiorą. Mamy 21 osób na live, dlatego że dopiero kiedy poszłyśmy live, to otrzymaliście powiadomienie, więc to jest jeszcze chwila dla was, żebyście się tutaj zgromadzili. Okej. Widzę, że już jest naprawdę dużo osób. W porządku. No dobrze, to co, chyba zaczynamy? Mamy 2 minuty? Mamy 2 minuty, to możemy zaczynać. Witam was jeszcze raz i przede wszystkim witam naszego dzisiejszego gościa, już czwartego gościa w tym cyklu. I dzisiaj jest ze mną Joanna Michalska, czyli Executive CEO Specialist w jednej z największych agencji marketingu internetowego w Polsce. Witaj Joanno, bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie. Cześć, jest mi bardzo miło spotkać się z wami. No to będzie pierwsze spotkanie i zobaczymy, jak pójdzie mi. Myślę, że bardzo dobrze. Jest bardzo dużo osób zainteresowanych naszym tematem, a dzisiaj tym tematem jest content. I my dzisiaj z Joanną, właściwie to głównie Joanna, będzie udowodniała wam, że content ma znaczenie. Dlaczego warto pisać, dlaczego trzeba pisać, żeby strona internetowa pozycjonowała się wysoko. I tak na wstępie chciałam wam powiedzieć, że zadałam na naszym fanpage'u na Facebooku w tym tygodniu pytanie, czy sami tworzycie treści na stronę internetową, czy też ktoś dla was to pisze, na przykład zlecacie to agencji lub jakiemuś copywriterowi. I zdecydowana większość osób odpowiedziała, że pisze sama, dlatego też dzisiaj mam nadzieję, że uda nam się nieco podrzucić wam nieco przydatnych informacji odnośnie tego, jak pisać, żeby strona pozycjonowała się wysoko, jak i gdzie te treści umieszczać. No i też mamy bardzo dużo pytań od was, bo zbierałam te pytania z grupy. Oczywiście zachęcam was do tego, byście zadawali swoje pytania na czacie, dlatego że będę je czytała. I tylko jedna informacja organizacyjna jest taka, że StreamYard przez swoją politykę prywatności nie pozwala mi udostępnić waszego imienia i nazwiska. Abym mogła to zrobić i wyświetlić wasz komentarz na ekranie, tak jak na przykład wyświetlę teraz dla przykładu komentarz Maćka. Maciek wyraził zgodę na przetwarzanie imienia i nazwiska przez StreamYard. Ta zgoda jest w opisie na górze do tego filmu. Jeżeli chcecie, żebym mogła wyświetlić wasz komentarz, to musicie właśnie taką zgodę wyrazić. Okej, jest już naprawdę bardzo dużo osób, jest 38 osób live, więc myślę, że nie przeciągamy, tylko zaczynamy. Joanna, mam do ciebie pierwsze pytanie, takie podstawowe, które się przewija przez wiele grup i miejsc w internecie. Czy content nadal jest królem, czy już jest zdetronizowany? Jak myślisz? To jest bardzo fajne pytanie. Content w dalszym ciągu ma znaczenie i jest bardzo istotny i pod tym względem trudno mówić, żeby został zdetronizowany. Natomiast w stwierdzeniu, że jest królem, kryje się trochę, tak jak dla mnie przynajmniej w podtekście, że jest najważniejszy. A ja bym powiedziała, że najważniejsze jest zidentyfikowanie potrzeb konkretnej strony internetowej, tego, czego ta konkretna witryna potrzebuje, żeby znaleźć się wysoko w wynikach wyszukiwarki. I niekoniecznie musi być to z automatu, że musi być to duża ilość treści. I tutaj, tak jak Aneta wspomniała, że część osób sama przygotowuje swoje treści, dba o ten content na stronie i w takiej sytuacji audyt SEO może wykazać, że priorytetem nie będzie rozbudowa contentu, to będzie ważne, ale
to nie będzie ta królewska czynność. Może się okazać, że tutaj istotne będą na przykład poprawki techniczne. Także odpowiadając na to pytanie, content jest w tej Radzie Królewskiej, ale niekoniecznie, nie zawsze musi być tym królem. Mhm. Wiele osób, kiedy w ogóle zaczynałam mówić o tym naszym spotkaniu, czyli o kontencie, pisało, że no ale ja i tak nie prowadzę bloga, więc jakby mnie ten temat nie dotyczy. I to też dotyczy naszych klientów, klientów LHPL, którzy od nas otrzymali zaproszenie na ten webinar, odpisywali mi na maila, no ale to jest tylko content, ja nie jestem blogerem. I mam takie pytanie do ciebie w takim razie, czy temat kontentu i w ogóle treści dotyczy tylko blogów, czy jest potrzebny na każdej stronie? Na każdej stronie. Strona główna, ta, która ma kluczowe znaczenie w kontekście SEO, warto nasycić ją unikalnym tekstem. Nawet jeżeli to będzie tekst na dole witryny, że dopiero jak sobie tam poskrolujemy, do niego dotrzemy, to i tak jest całkiem w porządku rozwiązanie. Jeżeli na przykład mówimy o witrynach sklepów internetowych, kategorie proszą się o to, żeby stworzyć tam opisy i zamieścić. To samo kwestie związane z produktami. Dobry opis produktu potrafi naprawdę dużo sprzedać. Są też kwestie takie związane jak o nas, o firmie, dodatkowo kwestia choćby pewnego faku, to zależy jaki oczywiście mamy produkt, jaką mamy usługę, jak tutaj będzie pasować. Pewne podpowiedzi eksperckie też w części branży się sprawdzą. To tylko takie przykładowe miejsca, gdzie, które nie są tą sekcją blogową, gdzie można opublikować dużo fajnej treści. Jeżeli ktoś uważa, że pojęcie bloga nie pasuje do jego serwisu, ma do tego w pełni prawo, ale może na przykład pomyśleć o dziale aktualności. I to pełni dosyć podobną funkcję, jest taką sekcją, gdzie warto systematycznie, regularnie wprowadzać nowy content. Umówmy się, częściej się coś może ciekawego zadziać w branży albo w naszej firmie, niż rozbudujemy ofertę, więc tutaj ta sekcja aktualności będzie częściej aktualizowana niż ta klasyczna ofertowa. I myślę, że tutaj przekonałam, że jest tych miejsc, gdzie warto zamieścić treść. Trochę się znajdzie na każdym serwisie. Jasne. I jeżeli mówimy o blogu, to też spotkałam się z takimi opiniami, że ale wszyscy dzisiaj prowadzą blogi, że blogów jest bardzo dużo w internecie, że właściwie niepotrzebny jest kolejny blog, że bardzo ciężko się przebić, bo jest dużo blogów specjalistycznych. No i Ania z grupy zadała takie pytanie, czy w ogóle warto jeszcze współcześnie prowadzić bloga dla strony, czy niekoniecznie w kontekście bycia blogerem, ale w ogóle bloga na przykład dla strony firmowej czy sklepu internetowego. Co sądzisz? Z punktu widzenia SEO jak najbardziej warto, bo jest to tutaj ta wspomniana przeze mnie rozbudowa kontentu, która jest wartością, jest aktualizowana strona, na której pojawia się coś nowego, to zachęta dla robotów sieciowych Google, żeby wejść, ponownie ją zaindeksować, potraktować jako ciekawe i rozwijające źródło informacji na dany temat. To jest perspektywa, tak najprościej rzecz ujmując, główny atut z punktu widzenia SEO. Ale też blog może być fantastyczną przestrzenią, żeby mówić o swojej firmie, o swoim biznesie, platformą, gdzie można się kontaktować, wiadomo, media społecznościowe to jedno, ale też wpisy na blogu miewają bardzo długi żywot w wyszukiwarce. Widzimy to choćby po naszym firmowym blogu, że część wpisów nawet z 2018-2017 w dalszym ciągu jest źródłem wejść, kliknięć, jakbyśmy tutaj tego nie nazwali. Także nie ma być co specjalnie zbyt skromnym. Może się okazać, że to, co przygotujemy, zaproponujemy w ramach naszego firmowego bloga, będzie akurat tym strzałem w dziesiątkę. Nie porównujmy się w ten sposób, że od razu stawiamy naszego bloga, który jeszcze nie zaistniał, że on na pewno będzie gorszy niż konkurencji. Dlaczego? Możemy dzielić się naszymi specyficznymi doświadczeniami, naszymi poradami, testy produktów. To nie są rzeczy, które z automatu każdy bloger zamieści, nawet jeżeli działa na tym samym polu. Także myślę, że warto zaryzykować, poświęcić trochę czasu i zobaczyć, jak to płynie. I pisać.
dokładnie. Wy w Verseo piszecie, prawda? Macie bloga, macie chyba całą akademię też wiedzy. Zresztą dzisiaj po live'ie też podlinkuję wam źródła wiedzy z Verseo, byście mogli sobie pogłębić nie tylko temat kontentu, ale także inne tematy. Natomiast mam pytanie do naszych widzów. Dajcie znać na czacie, czy piszecie blogi, bo jesteście na przykład blogerami, czy piszecie blogi do stron firmowych, czy zastanawiacie się, czy też nie piszecie i jeżeli nie, to dlaczego? Bardzo chętnie przeczytam takie komentarze z waszej strony odnośnie, jak już jesteśmy w temacie blogowania. I też zostając w temacie blogowania, mam do ciebie kolejne pytanie. Jest to pytanie od Joanny z grupy. Jeżeli Google lubi, kiedy się dzieje i chce, żeby strona żyła, to co to znaczy? Z jaką częstotliwością dobrze byłoby wrzucać nowe treści? Czy jest coś takiego jak taki terminarz publikacji na stronie internetowej, którą jak Google widzi, że publikujemy na przykład 2 razy w tygodniu, to my wtedy dostajemy plus 50 do pozycjonowania. Jest coś takiego, czy nie ma to znaczenia? No niestety nie ma żadnej Biblii SEO, gdzie są prawdy objawione, dekalog, a za złamanie tych przepisów jest kara, ogień piekielny od Google'a, a nagroda w niebie. W ten sposób to nie działa. Ogólnie roboty sieciowe lubią, jeżeli... To jest też takie dziwne trochę stwierdzenie, że jest imitowany taki naturalny ruch, naturalne zachowania. Więc dla robotów sieciowych częstotliwość publikacji, która jest fajna, jest taka, jaka byłaby dla człowieka. Jeżeli my na przykład wchodzimy sobie na bloga firmowego, mamy lipiec, ostatni wpis był w lutym, to znaczy, że tam się mało dzieje. Natomiast jeżeli nawet będzie to kilka wpisów w skali miesiąca, dajmy to 4, jeden w tygodniu, 3, to nie musi być aptekarska dokładność, to nie musi być regularność, taki po prostu, że musimy sobie ustawić tutaj konkretny grafik, to jest w porządku. To z punktu widzenia użytkownika również świadczy o tym, że coś się dzieje, że tu się pojawiają jakieś nowości. Przyjmijmy, że tak właśnie takie 3 wpisy w miesiącu to jest takie rozsądne minimum. Wiadomo, więcej to lepiej, ale też nie ma potrzeby, żeby co drugi dzień wrzucać coś nowego. Możemy też obserwować, jak wyglądają interakcje z naszymi czytelnikami, przez ile dni od publikacji dany wpis wzbudza zainteresowanie, jak on jest też promowany w mediach społecznościowych, czy wysyłając newsletter dajemy też info, że coś nowego jest na blogu, wejdźcie, kliknijcie sobie. No to tak, tak pokrótce w tym temacie. Mhm. Pojawiło się odnośnie bloga firmowego też pytanie z czata, ja pozwolę sobie je wyświetlić. Oj, tylko muszę je teraz znaleźć, ale pytanie jest bardzo fajne. Okej, gdzie ono było? Bo może inaczej, ja wiem, o co ono było, więc może zadam je po prostu, zanim znajdę. A, jest, dobra, mam, Maciek. A jeśli ma się stronę usługową, to lepiej dodać sekcję aktualności czy blok na subdomenie? To jest pytanie Maćka i Joanna, jak myślisz? Sekcja aktualności czy blok? Ja osobiście doradzam klientom, którym się zajmuję, żeby zrobić to jako integralną część serwisu, nie jako subdomena, tylko część. Mhm. Wiem, że my w Verseo długo mieliśmy to w formule blog.verseo.pl i dział SEO tutaj bardzo mówił, zmieńmy to, zmieńmy. Ale tak, z drugiej strony, jeżeli planujemy dopiero założyć bloga, wtedy miejmy tą sekcję aktualności blog integralną w obrębie serwisu. Jeżeli już mamy bloga, który funkcjonuje na subdomenie od dłuższego czasu i jest on źródłem wejść, dobrze się indeksuje, to niekoniecznie bardziej korzystne będzie przenoszenie. Możemy zostawić tak, jak jest. Owszem, mamy tutaj również połączenia, przecież mamy linki prowadzące do naszej głównej strony i nie musimy tego tak gwałtownie zmieniać. Maciej, mam nadzieję, że odpowiedziałam na twoje pytanie. Ja także i mam pytanie takie komplementarne do tego, co zapytał Maciej. Jeżeli mam bloga na subdomenie, ale chcę go przenieść jako integralną część, czyli chcę mieć na przykład lhp.pl/blog, a nie blog.lhp.pl, to czy decydując się na taką zmianę, blog istnieje kilka lat, ryzykuję to, że spadnie mi pozycja moich najlepszych tekstów albo całego bloga w Google, czy wystarczy tylko mądrze to zrobić z przekierowaniami i nie powinno to zaszkodzić mojej pozycji? Znaczy każda tego typu zmiana to jest ryzyko spadków, nie oszukujmy się. Jeżeli to jest blog, który generuje sporo wejść, który już jest znany pod konkretnym adresem,
Niekoniecznie bym tutaj rekomendowała aż taką gwałtowną zmianę. Natomiast jeżeli to jest świeża sprawa, to dobrze wykonane przekierowanie. Można też na przykład sprawdzić, czy nasz blog na subdomenie, czy on już zgromadził jakieś linki. Gdybyśmy go przenosili, to link, nawet który jest przekierowany, jednak traci na część mocy w stosunku takiej pozycjonerskiej, w stosunku do linków, które prowadzą bezpośrednio, więc to sobie też warto brać pod uwagę. Uczciwie mówię, ryzyko jest. Mhm. Mateusz, zadałeś na czacie pytanie odnośnie tego, co pisać dokładnie, gdzie umieszczać. Pozwolę sobie to twoje pytanie przeczytać w nieco innej części tej rozmowy, ewentualnie przypomnij się z nim jeszcze troszkę później. Natomiast zaglądam na czat w poszukiwaniu odpowiedzi na moje pytanie i widzę, że piszecie. Tematyka kulinarna, jestem w trakcie tworzenia swojego, prowadziłem kilka blogów firmowych, zaczynam pisać, także widać, że piszecie blogi, więc to bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. I pozostając jeszcze przy blogach, pozwól Aniu, że jeszcze jedno pytanie o blogi ci zadam i to pytanie padło na grupie nieco wcześniej, zadał je Jacek. Jak w ogóle pisać bloga? Jakie teksty wesprą SEO? Czy jest jakiś limit znaków albo górna granica znaków we wpisie? To ilość czy raczej jakość? Co byś sugerowała? To pytanie, jaki jest dobry wpis blogowy, częściowo pokrywa się z pytaniem, jaki jest ogólnie dobry tekst na stronę internetową. Na pewno ważne jest, żeby to był tekst, który jest unikalny. Jeżeli przygotowujemy coś na naszego bloga, to jest ważne, żeby to na przykład nie trafiało na jakąś naszą inną stronę internetową albo wpis na blogu nie był jednocześnie tym samym, co trafi do sekcji aktualności albo oferta, tylko przyjmijmy taką zasadę. Jedno miejsce w internecie, jeden tekst. Także tutaj jest ta kwestia unikalności. Jeżeli chodzi o granicę dolna-górna, najprościej rzecz ujmując, liczy się wyczerpanie tematu. To tak w kwestii tej górnej granicy. Jeżeli wystarczą nam 3000 znaków tutaj liczone ze spacjami, okej. Okay. Jeżeli to wyczerpuje ten zapotrzebowanie tematu, nie lejmy wody na siłę. Jeżeli 12-15 tysięcy to jest wystarczająca ilość, napiszmy na tyle. Jako dolną granicę, no to dzisiaj bym powiedziała, że to jest taki 1000, ale to jest taka dolna, ale z drugiej strony, jeżeli na przykład na blogu ma się pojawić wpis, jakaś taka aktualność typu przerwa urlopowa, wracamy tam, dajmy na to 13 sierpnia, no to wtedy nie ma absolutnie potrzeby rozwijania tego tematu, jeżeli jesteśmy go w stanie zamknąć w krótszej. Natomiast jeżeli mówimy o takich wpisach, które ze słowami kluczowymi, może z linkiem wewnętrznym prowadzącym do produktu, do kategorii, do jakiegoś elementu usługi, jak tam mielibyśmy tutaj zapotrzebowanie tematyczne, no to ten 1000 to jest taki mini, 1500 no to już jest takie trochę lepsze mini. Także tutaj jako tę dolną granicę taką wartość bym podała. Mhm, okej. Okay. Nic mi nie umknęło z tego pytania, Aneta, jakbyś przypomniała? Nie. Już zaglądam. O limit znaków było to pytanie, czy jest jakaś górna granica, ilość czy jakość. Myślę, że udowodniłaś, że jakość, a nie ilość. A o limitach też powiedziałaś, także chyba wszystko mamy. Z jakością bym jeszcze jedną rzecz tak dodała, bo często ze słowa kluczowe takie jest hasło, żeby tekst był nasycony słowami kluczowymi. I to też wpływa na jakość tego tekstu. Tu chodzi o nasycenie, a nie przesycenie. Jeżeli piszemy taki tekst, który ma 1500 znaków, bo faktycznie temat nie wymaga wielkiego rozpisywania się, to nie pchajmy tam dużej ilości słów kluczowych do tego wpisu. Tu wystarczy właściwie tylko jedno słowo kluczowe, które tam można powtórzyć kilkukrotnie, jeżeli nam to pasuje, bo często z tekstami pisanymi również pod kątem SEO pojawia się zarzut, że one są takie niefajne w stylu, że te słowa kluczowe dominują, przytłaczają ten tekst, więc dlatego lepiej jest nie przeoptymalizować pod tym względem, tylko używać tego bardziej subtelnie, nie wiem, czy to dobre określenie, w mniejszych ilościach, na przykład jeden wpis z jednym słowem kluczowym, kolejny dłuższy dwa, a nie zakładać, że wystarczy nam jeden wpis i w nim pięć słów kluczowych.
I też myślę, że z tym, co powiedziałaś, wiąże się to, że bardzo często można spotkać w internecie na takie teksty, które są ewidentnie zlepkiem fraz, gdzie ktoś nawet po przecinku jechał, jeszcze podkreślił i wyboltował frazy, żeby było ich jak najwięcej. I jest tych treści sporo, szczególnie na takich blogach, które są już bardzo stare i wysoko wypozycjonowane te wpisy. Widać, to po prostu się rzuca w oczy, że ktoś mocno się na frazach skupił, a nie na jakości i na treści. Tutaj akurat będę trochę broniła tego wyróżniania słów kluczowych, bo umiejętnie użyte, nawet nie takie skupianie się na konkretnym wyrazie, ale na przykład na zdaniu, gdzie to jest, to może też mieć tutaj, może tak, pogrubienia są istotne, też tak, jeżeli chodzi o odbiór tekstu, przykuwają uwagę. Natomiast wiem, o jaki typ tekstów tobie chodzi, tak samo jak kiedyś mieszarki, synonimizacja, to teksty na zaplecza, to było paskudne, to po prostu oczy krwawiły, jak się to czytało, no ale to była lata temu skuteczna metoda pozycjonowania. Ja tak też mogę powiedzieć, że moja przygoda z SEO zaczęła się ponad dekadę temu i mój pierwszy kontakt z SEO również polegał na przygotowaniu treści, które miały służyć do podlinkowania i dobrze, że tego dzisiaj nigdzie nie widzę, bo wstyd by mi było strasznie, no ale... Właśnie chciałam spytać, czy jeszcze gdzieś są w internecie te twoje teksty, a w ogóle dobrze, że... Mam nadzieję, że nie, ale jak życie odpowiada, na pewno tak, tylko one nie są przeze mnie podpisane, także nie ma nawet co Google. W ogóle Asia wspomniała o tym, że 10 lat pracuje w SEO i też musimy wam powiedzieć, że my dzisiaj z Asią świętujemy. Nie widać po nas, że świętujemy, ale wewnątrz świętujemy bardzo mocno, dlatego że przed live'em rozmawiałyśmy o naszym stażu w firmach, w których pracujemy. Okazuje się, że ja właśnie teraz w lipcu minęło 5 lat w LHPL, a Joannie 5 lat w Verseo, także my jesteśmy dzisiaj w atmosferze świątecznej i tutaj nie chcę powiedzieć, że wyskokowej, ale no może szkoda. Przejdźmy do pytań. Tak, będzie dostępne wideo, to jest zawsze bardzo ważne pytanie. Ono będzie na YouTubie, ono będzie na zapisanych filmach, też na grupie, także śmiało sobie możecie to nadrabiać. Asia, mówiąc o frazach, wyprzedziła pytanie Artura, więc idę sobie dalej do moich pytań. Na razie na czacie nowych pytań nie ma. I moje kolejne pytanie dotyczy obrazów, dlatego że bardzo często też na grupie widzę, że pojawiają się nam fotografowie, albo grafik designerzy, albo osoby, które opierają swój biznes na obrazie i raczej tworzą portfolio, a nie stronę firmową. I moje pytanie brzmi, czy obraz może nam już współcześnie zastąpić treść? Tak, to hasło, o którym też rozmawiałyśmy, że obraz powie więcej niż 1000 słów. No, niestety roboty sieciowe Google nie słyszały go, a nawet jeżeli słyszały, to nie wzięły go sobie specjalnie do serca. Chodzi o to, że wyszukiwarka Google jest wyszukiwarką tekstową i to, żeby daną stronę powiązać ze słowem kluczowym, no to to słowo, ta tematyka musi być obecna w treści, nie tylko, bo tutaj też są metatagi, też opisy grafik, także tych miejsc jest więcej, ale przede wszystkim, też upraszczając na potrzeby tego wywodu, bardzo ważna jest treść. Pracując przez tyle lat w SEO z wieloma stronami, wiem, że są branże, gdzie dla potencjalnego klienta więcej, ważniejszy jest ten obraz. Te właśnie takie branże wizualne i w pełni to rozumiem, szanuję, na przykład nie będę zachęcać, żeby tutaj jakoś tak drastycznie odchudzać stronę pod względem ciężaru, pod względem ilości grafik, ale mimo wszystko będę zachęcać, żeby też mieć jakąś taką sekcję tekstową. Nawet jeżeli nie każda osoba odwiedzająca wejdzie na nią, to warto mieć choćby zakładkę o nas, o firmie, można mieć jakieś faku. No cennik to jest zazwyczaj taki dosyć dyskusyjny element, czy się chce go publikować, czy nie, ale na przykład w kwestii fotografów rozpisać się tutaj sesje, no, w zależności co się oferuje, czy sesje produktowe, sesje tam noworodkowe, narzeczeńskie, małżeńskie, z różnymi rzeczami. Różne punkty mogą znaleźć się w ofercie i jeżeli tam da się jakieś fajne, przydatne informacje dla potencjalnego klienta zamieścić, jak najbardziej referencje, też to może być tutaj źródło kontentu i też to może zachęcić, zadziałać tak prosprzedażowo. Tak, żebym jednak zachęcała, żeby tego tekstu się nie bać i nie unikać.
i żeby pisać. Zdecydowanie, ja także, zwłaszcza, że wśród pytań też przed live'em pojawiło się pytanie o sklepy internetowe. Bardzo często mi się to pytanie rzuca gdzieś w oczy w grupie, że właściciele sklepów mówią, no ale co ja mam pisać na tym sklepie? Przecież ja mam produkty, one mają opisy, no ale wiadomo, no nie wymyślę, nie wiem, 3 czy 4 akapitów na temat swojego produktu, przecież to jest opisane, jest proste i w ogóle co ode mnie chcecie? Więc jeżeli masz jakieś tipy, jak pisać do sklepu internetowego, to jest teraz ten moment, żeby się nimi podzielić. Znaczy, sklepy internetowe to pod względem kontentu nie jest prosta sprawa, ze względu na raz, że one są rozbudowane, oczywista oczywistość, no ale żeby jednak przygotować kontent na tyle podstron, no to trzeba się trochę napocić i przysiedzieć przy tej klawiaturze, ale tak. To miejsce, gdzie bym zamieściła treść, na pewno opisy kategorii, na pewno o sklepie, na pewno o firmach, które na przykład mamy w ofercie, producenci, marki, jak najbardziej można tutaj coś samodzielnie na ten temat napisać. Wiem z doświadczenia, że w przypadku sklepów internetowych pojawia się pokusa, żeby skorzystać z materiałów, które dostarczy dystrybutor, producent. Oczywiście, to jest fajne, wygodne rozwiązanie, bo zamiast pisać od nowa wystarczy wrzucić, ale z drugiej strony to jest tekst, który pojawia się w wielu miejscach w internecie, jest więc takim tekstem powielonym. To jest ta kwestia duplicate content, który no jest po prostu szkodliwy z punktu widzenia SEO. I myślę, że też warto powiedzieć więcej o tym zduplikowanej treści w kontekście sklepu, bo to jest w sumie moje kolejne pytanie, bo to się często pojawia, to jest duże ryzyko, prawda, przy sklepach. To się pojawia, to jest problem sklepów i powiedzmy sobie szczerze, są miejsca, w których tego duplikat content nie da się uniknąć, na przykład jest regulamin sklepu, no kancelarie prawne piszą to w określony sposób, jest to po prostu prawnie, są pewne prawne wymogi, prawniczy język, żeby to w ten sposób wyglądało. Tak samo jest tutaj z opisami produktów, no to też tutaj często się korzysta z tych informacji od dystrybutora albo od producenta, ale mimo wszystko warto stopniowo dopisywać do tych informacji coś takiego bardziej autorskiego, może jakieś takie nasze rekomendacje, w przypadku kogo się to sprawdzi, może jakieś opinie zamieszczać, to już jest takie bardziej indywidualne podejście do tego kontentu, już ten duplikat się likwiduje. Opisy kategorii, tu nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przygotować to samodzielnie albo zlecić komuś, redaktorowi, copywriterowi, SEO i to też będzie porcja unikalnego tekstu. Chodzi o to, żeby tutaj rozcieńczyć ten tekst, który jest, można powiedzieć, obligatoryjnie albo z innych powodów zduplikowany, żeby rozcieńczyć go takim unikalnym, wyjątkowym i świeżym kontentem. Na stronie głównej jak najbardziej powinien być unikalny kontent i jest to do przygotowania. Powtórzę się, kategorie o firmie, faku, jak najbardziej znalazłoby się trochę tych miejsc. I jeszcze jedna rzecz, która mi tak tutaj przychodzi do głowy, bo ktoś może pomyśleć sobie, o Michalska każe od razu pisać ten tekst, a ja czasu nie mam, ja się biznesem zajmuję, a ja się na pisarza nie pisałem. Lepiej jest zrobić to małymi kroczkami, po trochu i wrzucać to systematycznie, może nie tyle systematycznie, ale wrzucać to po trochu, niż odkładać to, że a teraz zrobi wielką akcję wrzucania unikalnego kontentu i odkładać to na przyszłość. Lepiej jest nawet właśnie takimi metodą właśnie małych kroczków postępować w tym temacie. Serwis będzie za to wdzięczny. Okej, myślę, że do tego jeszcze wrócimy. Natomiast spoglądam na czat. Pojawiło się pytanie, niestety nie widzę imienia tej osoby. Jak dobierać tematy i słowa kluczowe? Odeślę tutaj ciebie do trzeciego spotkania. To było spotkanie tylko i wyłącznie o frazach kluczowych. Poświęciliśmy temu 60 minut, więc myślę, że znajdziesz tam odpowiedzi na swoje pytania. Podobnie jak kolejne pytanie, czy kanał na YouTubie i linkowanie do bloga podbija SEO. Tam także jest w tym trzecim live'ie, który jest w grupie w zakładce filmy, dużo informacji o linkach, także też cię odsyłam. Natomiast w kwestii referencji, wspomniałaś, Joanna, o tym, że warto sobie wstawić referencje, opinie i pojawiło się w związku z tym pytanie, też niestety nie widzę imienia tej osoby, ale pytanie brzmi tak. Mam referencje jako skany wstawione na stronie. Jak mam teraz je przenieść, aby były widoczne jako tekst dla robotów Google?
To znaczy tak, wstawienie skanu, no to nie jest ten tekst. To tutaj to nie jest ten efekt tekstu widzianego w kodzie strony. To, co mi przychodzi na myśl, to na przykład wybrać sobie ten skan, wrzucić jako grafikę, wybrać sobie fragment z tych referencji jako tekst, tak żeby on był widoczny w kodzie i na przykład podpisać, że firma jest taka i taka. To tak na szybko, na spontanie przychodzi mi na myśl, bo wiem, że trudno byłoby klienta prosić, to ja jednak wolałbym taką wersję cyfrową zdatną do wrzucenia na stronę, no bo jednak ten listownik, to wszystko jest istotne i tworzy tą całą otoczkę referencji, także tutaj taka moja propozycja w tej chwili. Okej, i kolejne pytanie od razu z czata do Ciebie. A jak będzie wyglądać pod kątem SEO, gdy najpierw na szybko dodam opis produktu zduplikowany, a po czasie edytuję go i wstawię nowy tekst unikalny? No będzie wyglądać lepiej, bo jeżeli zamienisz duplikat na nowy unikalny, to jest to okej rozwiązanie. To jest ten dobry kierunek. Można też po prostu pominąć ten etap wstawiania zduplikowanej treści i od razu dać tutaj coś unikalnego. Okej. Dobrze, na razie na czacie nie widzę, żeby były kolejne pytania, więc zadam je, kolejne z mojej listy. Na początku mówiłam, że pytaliśmy Was o to, czy piszecie sami, czy zlecacie, tylko kilka osób odpowiedziało, że zleca rzeczywiście na zewnątrz. Jak z Twojej perspektywy to wygląda? Czy lepiej pisać samemu i tak jak mówiłaś, małymi krokami próbować, czy od razu lepiej oddać to po prostu w ręce agencji, copywriterów, czy wynająć właśnie tego copywritera tylko per tekst, niekoniecznie nawiązywać jakąś długą współpracę? Dlaczego pytam? Dlatego, że mam wrażenie, że często te teksty pisane przez copywriterów są trochę drętwe i mam pytanie, jakie jest Twoje wrażenie i jaka jest Twoja opinia na ten temat? Zacznę tak trochę od końcowego punktu, o tej drętwocie tekstów. Faktycznie zdarza się, że teksty pisane przez copywriterów są przesycone słowami kluczowymi, przez co sprawiają takie drewniane, sztuczne wrażenie. No ja po tylu latach zajmowania się SEO, to jak widzę na stronie internetowej tekst, to już mi się tam zapala ta lampka, że to jest taki SEO copywriting, ale nie zmienia to faktu, że jest też dużo fajnych, ciekawych opisów, nawet w branżach, które są dosyć zaskakujące. Tutaj taki przykład, który wzbudził spory mój zachwyt, to Agencja Mienia Wojskowego i jej sklep internetowy, gdzie są bardzo fajne opisy produktów. One czasem są zduplikowane, ale widać, że to jest coś takiego pisanego z sercem i tam ten copywriter zasługuje naprawdę na pochwałę, na medal, można powiedzieć, albo order. Więc można pisać fajne teksty, fajne opisy. Oczywiście, jeżeli damy copywriterowi wytyczne, że musi się znaleźć słowo kluczowe, dotyczy to pozycjonowania lokalnego właśnie z tą końcówką w postaci miasta, no to wtedy nam się tutaj to usztywnia mocno i to czuć w treści, to widać, że to nie jest tak naturalne i może to być ta drętwota, o której wspominałaś. Natomiast jeżeli pozwolimy mu przedzielić, o na przykład mamy frazę sklep z bielizną Poznań i pozwolimy w innym miejscu zamieścić tę część sklep z bielizną, a w innej części tekstu Poznań, to ten tekst może zyskać na takiej swobodzie i lekkości. Można to w bardziej naturalny sposób wprowadzić. Co do tego, kto ma pisać teksty na stronę, to zależy od wielu czynników. Jeżeli nie mamy budżetu lub mamy bardzo ograniczony i tutaj staramy się maksymalnie dużo rzeczy zrobić własnymi siłami, no to pewnie lepiej jest napisać samodzielnie tekst, bo taki unikalny tekst, nawet nie pisany przez profesjonalnego redaktora SEO, i tak jest lepszym rozwiązaniem niż brak tekstu lub zduplikowany tekst. Jeżeli na przykład uważamy, że z częścią tematów damy sobie sami radę, ale chcielibyśmy mieć kilka od takiego zewnętrznego redaktora, to też jest tutaj rozwiązanie. Zdarza się, że podpisując umowę z agencją, która zajmuje się tutaj usługami SEO, te usługi, jeżeli chodzi o pisarstwo SEO, mamy w pakiecie. Nie dopłaca się to ekstra, tak jest właśnie w przypadku Verseo, że tutaj
jest to wsparcie copywriterskie dla naszych klientów. Także tych możliwości jest trochę. Streszczając, warto zacząć od pisania samodzielnie, a później wyczujemy, czy nam to się podoba. Znaczy tak, przy budżecie, nie mając oczywiście tutaj budżetu i chcąc spróbować to samodzielnie, no to jak nam to pójdzie, czy polubimy to pisanie, czy jednak stwierdzimy, że to jest zbyt angażujące, zbyt czasochłonne, nasz czas jest zbyt drogi i wolimy to oddelegować, przekazać, wynająć kogoś do tej czynności. A co sądzisz o tekstach eksperckich? U nas tak w sumie na LHPL mieliśmy kilka takich tekstów na bloga, gdzie prosiliśmy, chyba nawet zdarzyło mi się poprosić eksperta od Was z Verseo o jakąś wypowiedź ekspercką w temacie, bodajże to był chyba temat, czy warto jeszcze prowadzić profile w social mediach, czy strony. I czasami się zdarzają, miałam chyba jeden wywiad robiłam, czy może dwa wywiady, trochę tych tekstów eksperckich u nas się pojawiło i też jestem sama ciekawa, jak z Twojego punktu widzenia to wygląda, czy warto takie teksty prosić, wymieniać się takimi tekstami i czy stosujecie takie praktyki w Verseo? Jak najbardziej warto stawiać na teksty eksperckie. Tutaj jeżeli ten ekspert będzie podpisany z imienia i z nazwiska, jego afiliacje, jaka tam na przykład placówka badawcza, jaka firma, takie ugruntowanie, dlaczego on jest ekspertem, tam plus jego takie krótkie bio. Jest to osoba, którą można wyszukać w internecie w tym kontekście i jak najbardziej to zwiększa wiarygodność. Teksty eksperckie zazwyczaj są też dłuższe, dobrze się indeksują, tu jest ta kwestia również pewnej wiarygodności tego, że mało tego. Google dwa lata temu przeprowadził update algorytmu dla branży medycznej i finansowej, który właśnie kładł nacisk na tą eksperckość tekstów, że serwisy, które miały coś takiego na pokładzie, w swoim obrębie, były lepiej oceniane niż te, które tego nie miały. I no, to był moment, że zachęcaliśmy klientów, żeby jednak tych swoich ekspertów do piór, do klawiatur posadzili, żeby coś tam ci przygotowali. I tak z dystansu widzimy, że pierwszy oczywiście był pewien opór, że to czas zajmuje, że oni nie będą chętni, nie wiedzą jak to pisać. Później jakoś to tak poszło, rozkręcili się i idzie to w fajną stronę, także jeżeli mamy tylko dostęp do jakiegoś eksperta, bądź sami jesteśmy ekspertami i mamy chęć napisać, jak najbardziej zdecydowanie warto. Taki tekst może mieć... Może być to w różnej formie. Nie twierdzę, że to musi być jakiś taki naukowy esej. Może to być wywiad z ekspertem. Takie rzeczy się fajnie czyta. Są takie lżejsze, można powiedzieć. I zdecydowanie, jeżeli można, to czemu nie skorzystać? Dokładnie, także tutaj porada, szukajcie ekspertów, którzy będą chcieli się podzielić swoją wiedzą. Joanna, wspominałam Ci, zanim się tu połączyliśmy, właściwie chyba wczoraj, że jesteśmy na grupie WordPressowej i że prędzej czy później padnie pytanie o wtyczkę do SEO. I to się stało, padło to pytanie. I już powiem Ci, że jest dużo fanów tego pytania, więc muszę Ci je zadać. Ale zanim je wyświetlę, to zapytam Cię, jak bardzo znasz wtyczkę Yoast SEO i czy w ogóle posługiwałaś się nią i czy używałaś jej, bo tylko wtedy to pytanie będzie miało sens. Korzystam. To jest jedna z moich ulubionych wtyczek do optymalizacji metatagów. Też tam podpinam sobie Google Search Console, także... A to mnie zaciekawiło, bo może się okazać, to wyświetlam. Wyświetlaj. Wyświetlam. Robię testy z Yoast SEO. Czy ten plugin jest miarodajny pod kątem oceny jakości tekstu? Zwłaszcza męczą mnie słowa łączące, bo przecież nie, bo przez nie czuję, że mój tekst brzmi sztucznie. Słowo łączące. Nie do końca wiem, co tutaj autor miał na myśli. Ja chyba się domyślam, o co chodzi. Okay. Yoast zarówno teksty, jak i metatagi ocenia, czy one są adekwatne wedle ich systemu. I powiem szczerze, ja też się czasem wkurzam na te kryteria Yoastowe przy metatagach, bo oni mają je bardzo sztywne i jak już tylko się trochę przekroczy, to już alarmują. Także ja proponuję głęboki oddech, stwierdzić, że tekst ma być fajny dla naszego klienta, dla robotów sieciowych, a nie dla Yoasta. I nie przejmować się aż tak
aż tak tym. To nie jest SEO copywriting, nie jest nauką ścisłą. Wiadomo, można to potraktować jako pewną sugestię, tylko z drugiej strony też z doświadczenia wiem, z tym przykładem metatagów, że zrobienie tego pod ściśle pod Yoasta sprawia, że wcale to nie są najlepsze. To jest pewna, powiedziałabym, to jest pewna wskazówka, a nie sztywne wytyczne. Jeżeli czuję, że ten tekst brzmi sztucznie, niefajnie, to absolutnie się tym nie przejmuj, zrób to tak, żeby się tobie ten tekst podobał, a nie algorytmowi Yoasta. Żeby było jasne, Yoast jest bardzo fajną wtyczką, tylko że podpowiedzi z niego to jest pewna wskazówka, a nie sztywno wytyczona. Okej. Ja od siebie tylko dorzucę, że ja mam z Yoastem taką trochę dzieloną relację, z jednej strony używam, a z drugiej strony widzę, ile update'ów jako wtyczka wypuszczają, ile mają błędów w tych update'ach. Więc trochę mnie boli to, że jest tak bardzo popularnym dodatkiem, ale to tak boli mnie od strony WordPressowej, a nie od strony SEO, ale to taki dodatek. Jeżeli ktoś będzie chciał się w to wtajemniczyć, w historię tego, jak często update'uje się Yoast, to zachęcam, żeby tych informacji poszukać. Dobra, Yoast ukrywam. Trochę wymusza, żeby aktualizować WordPressa, bo właśnie przy starszych wersjach często pojawia się, przy próbie zainstalowania pojawia się komunikat, że jest niekompatybilny, także no taka dodatkowa dyscyplinująca funkcja. Dokładnie. Dobra, widzę tutaj odpowiadanie na pytania innych osób na czacie, więc nie widzę nowych pytań. Dobra, na razie nie widzę. W porządku, to przechodzę sobie dalej do mojej listy. I moja kolejna część pytań, kilka pytań będzie dotyczyło zmian treści, dlatego że my tutaj na grupie bardzo często witamy i gościmy użytkowników, którzy albo budują swoją pierwszą stronę i tym już mam nadzieję troszkę nam udało się dzisiaj podpowiedzieć, albo są to osoby, które przebudowują, bo ich pierwsza strona nie była doskonała, teraz zdobywają nowe informacje, budują nową witrynę. I w związku z tym budowaniem nowej witryny zawsze pojawia się takie pytanie, czy zmieniać treści na stronie internetowej, czy może przenieść wszystkie treści ze starej strony, czy może częściowo. Więc pierwsze pytanie o te zmiany treści do ciebie brzmi tak. Zmieniam stronę, chcę od razu odświeżyć treści na tej stronie. Czy mogę od razu napisać wszystko na nowo, czy zostawić część starych treści, a może w ogóle nic nie zmieniać? I to było pytanie Marty i powiedz mi, Joanno, co sądzisz? Marta, to jest bardzo fajne pytanie. Dużo zależy od tego, czy twoja dotychczasowa wersja, odsłona serwisu znajduje się wysoko w wynikach wyszukiwania. Przyjmijmy, że się znajduje wysoko w wynikach wyszukiwania, że jesteś w top 10, dzięki temu kontentowi, który aktualnie znajduje się na stronie. W tym momencie moja sugestia, przenieś ten tekst na nowy serwis. Niech się tutaj nowy serwis z tymi treściami zaindeksuje, a po kilku tygodniach możesz już rozbudować o kolejne treści. Natomiast jeżeli ten tekst się sprawdził, to nie zachęcałabym, żeby się go pozbywać z nowej wersji serwisu. Także rozbudowa jest jak najbardziej bezpieczną czynnością, usuwanie, to już tutaj mamy to ryzyko spadków. Oczywiście, jeżeli zmieniła się nam po drodze oferta i zmiana serwisu oznacza też zmianę, że na nowy serwis będzie miał nową ofertę, to absolutnie bez sensu byłoby przenoszenie nieaktualnych treści. To sobie tam ze spokojem możemy odpuścić i nie musimy tego w żaden sposób przenosić. Natomiast jeżeli na stary serwis no nie był wysoko w wynikach wyszukiwania, tam jakieś pozycje 100, te treści nam się ewidentnie nie podobają, one są też zduplikowane, mało precyzyjne, no to w tym momencie wiadomo, można tutaj sobie pozwolić na większą swobodę w przebudowie, bo nie mamy tego kryterium, że zależy nam na zachowaniu wyników. Zawsze swoim klientom mówię, że rozbudowa treści jest tym bezpiecznym rozwiązaniem. Usuwanie, no to jest to ryzyko, że coś nam spadnie. Warto też, kiedy przenosimy teksty, pamiętać o tym, że one mają swoje nagłówki i przenieść nie tylko content, ale również całą strukturę z nagłówkami, bo nagłówki też mają spore znaczenie w kontekście pozycjonowania. Jeżeli również zmieniają się nam adresy URL, a w
tekście, w starym tekście mieliśmy umieszczone linki, to koniecznie zaktualizujmy sobie tutaj treść pod kątem tych linków, żeby prowadziły do nowych wariantów adresów podstron. Dokładnie, żeby nie było 500. Bo to nikt tego nie żeby lubi. Żeby nie prowadziło donikąd. Dokładnie. Pojawiło się jedno, mam jeszcze kilka pytań o zmiany, ale pojawiło się jedno fajne pytanie o wygląd treści, więc pozwolę sobie je wyświetlić, niestety nie wiem, jakie jest imię zadającego. Mam jeszcze pytanie odnośnie wyglądu samej treści. Profesjonalne blogi na stronie z artykułem są pozbawione bocznych kolumn oraz mają duży font, by nie rozpraszać czytelnika. Niestety na wielu stronach, zwłaszcza w sklepach, nie jest to możliwe. Czy to ma duży wpływ na czytelność i przyjazność tekstu? Znaczy z punktu widzenia SEO, nawet jeżeli ten tekst no nie ma jakiejś super pięknej czcionki, nie jest jakoś tak, właśnie nie jest tak ładnie opracowany, to nie ma problemu takiego. Roboty sieciowe widzą go w kodzie, dla nich jest ok. Natomiast zdaję sobie sprawę, że to jest to bardziej pytanie pod kątem człowieka, który odwiedza. Fajnie jest w ramach możliwości technicznych silnika sklepu znaleźć takie rozwiązanie, żeby ten tekst ładnie wyglądał. No. Wiem, że blogi mają większe możliwości. No, trochę to wymijająca odpowiedź, ale, ale no, wiadomo, no, wiem, jakie są ograniczenia przy sklepach, że nie każdy pomysł, który byśmy chcieli, da się bezproblemowo wdrożyć albo po prostu wdrożyć. Okej, okay. I znowu jeszcze jedno pytanie, które też nie dotyczy zmian, ale mam wrażenie, że częściowo już udało Ci się na nie odpowiedzieć, ale wciąż powraca, więc myślę, że może będziesz chciała coś dopowiedzieć. Tutaj Błażej mi zebrał, że było pytanie od Małgorzaty i Karoliny o to, co w przypadku portfolio, fotografie, grafiki, jak to pozycjonować. Podrzuciłaś trochę pomysłów o tym, żeby umieścić właśnie sekcję aktualności, czy blog, czy zrobić też opisy. Może przychodzi coś Ci się jeszcze do głowy, bo zapotrzebowanie na czacie jest bardzo duże na to. No to wiadomo, jeżeli jest takie tutaj potrzeba, to po to jestem, żeby odpowiedzieć na takie pytania. Tak jak już wspominałam, nawet jeżeli to jest strona, która sprzedaje taką usługę tutaj mocno skupioną na aspekcie wizualnym, ja bym jednak nie rezygnowała z dodania podstron. Nawet jeżeli mniejsza ilość użytkowników odwiedzających wejdzie na nie, okej. Okay. To jest taki dodatek, który na pewno nie zaszkodzi, a wprost przeciwnie, może pomóc, jeżeli chodzi o pozycjonowanie. Jak najbardziej, nawet jeżeli skupiamy się na portfolio, to u dołu jakiś na samym dole wymagający scrollowania, no jeżeli tam się znajdzie tekst, kto będzie chciał, dotrze, kto nie ma takiej potrzeby, też. To, co wspominałam, może jakoś tak więcej napisać o usługach z oferty, może mamy jakieś ciekawe przypadki, na przykład realizowaliśmy sesję fotograficzną w oryginalnym miejscu, też jakieś referencje, jeżeli jesteśmy fotografem ślubnym, jakieś ciepłe słowa od par, albo teraz okazuje się, że żeby w kościele robić zdjęcia, to zresztą trzeba mieć jakieś kursy ukończone, to może dla części młodych par też być istotna informacja, że dany fotograf ma coś takiego i warto o tym się pochwalić, zamieścić taką treść na swojej stronie internetowej. Okej, to mam nadzieję, że teraz już tych informacji i porad odnośnie portfolio padło rzeczywiście dużo. Dajcie znać, czy jeszcze coś tutaj chcecie, żeby Joanna nam dopowiedziała, bo możemy ją jeszcze tu przez 12 minut przepytywać. Bardzo fajne pytanie. Nie widzę imienia, ale chyba sobie podejrzę na Facebooku. Od Szymona. Bardzo fajne pytanie ze strony copywritera. Jak najłatwiej przekonać klienta, że tworzenie treści ma sens? Czasem odbijam się od ściany, bo nie jestem w stanie pokazać szybkich i realnych korzyści z mojej pracy. Możemy sobie przybić piątkę, bo nie tylko copywriter, ale też czasem pozycjoner tutaj musi przekonać klienta, że tworzenie treści ma sens. Dla robotów sieciowych, dla skuteczności pozycjonowania ma sens. Możemy zachęcić klienta, żeby ważne dla siebie słowo kluczowe wpisał w wyszukiwarkę i żeby zobaczył, jak wyglądają serwisy, które znajdują się na czołowych miejscach. Zawczasu sobie to trochę tak zweryfikujmy tutaj, żeby nie spalić terenu, bo na przykład może być serwis, który nie ma specjalnie dużo treści, natomiast ma na przykład długą historię albo zebrał sporo linków i to też tak trochę rekompensuje. Ale tutaj ten manewr z pokazaniem, że czołówka ma treści, więc jeżeli chce się być w czołówce,
żeby te treści się pojawiły, jak najbardziej może działać. Dodatkowo możemy zapytać klienta, czy uważa, że jego oferta za pomocą samych zdjęć, suchych faktów jest wystarczająca pod względem informacji, czy na pewno, żeby się zastanowił, jakie pytania zadają jego klienci, czy nie wolałby zamiast odpowiadać na te same, mieć to w faku, przynajmniej w ten sposób może zredukować ilość zadawanych pytań. To jest, tak mi na szybko przychodzi. Możemy też na przykład spróbować zachęcić, że na jakieś że jakaś pula tekstów powstanie dotycząca konkretnych słów kluczowych i niech oceni, czy ma z tego efekt, czy na przykład dzięki tekstowi więcej osób znaczy wydłuża się czas spędzania czasu na stronie internetowej, tam tutaj Google Analytics się przydaje. No, to tak z głowy, na spontanie pomysły. To jeszcze dorzucę, odesłać po prostu klienta do naszego live'a. Myślę, że to jest bardzo dobra porada. A Joanna tutaj od 50 minut udowadnia, że warto pisać, więc może się przekona. Możesz spróbować. Słuchaj, Joanna, nie skończyłyśmy jeszcze, a już nas chwalą. Także też ci tutaj wyświetlę, bo to zawsze miło. Bardzo dziękujemy za pochwałę. Też w ogóle mamy dzisiaj szampański nastrój, nie no, tylko dokładnie, Dokładnie. Dobra. Wracając do pytań. Nie widzę na czacie nowych pytań, więc przejdę do tych zmian. Bo wspominałaś o tym, że jak zmieniamy stronę, żeby przenieść nagłówki i treść, która nam się sprawdziła i wypozycjonowała. Natomiast ja mam pytanie, ja i Iza, która zadała to pytanie na grupie, ma pytanie o wpisy blogowe. Moje pierwsze wpisy blogowe są słabej jakości. Czy mogę je usunąć? Czy to mi wpłynie na pozycję? Czy zmienić może treści, zostawić nagłówek? Czy może też pozmieniać nagłówki? Co poradziłabyś w mojej sytuacji? Pierwszy raz rada, Iza, nie bądź tak krytyczna, może te teksty są fajne. Ja wiem, jak to się na swoje początki patrzy i człowiek się łapie za głowę i stwierdza, o nie, dzisiaj bym czegoś takiego nie popełnił, nie popełniła. Ale tak już mniej psychologicznie, a bardziej SEO. Jeżeli te treści są zaindeksowane przez roboty sieciowe, i one już generują jakieś wejścia, one też przykładają się do tutaj na wzrost pozycji, ja bym ich nie usuwała tak bezwzględnie. Może bym coś dopisała do nich nowego na zasadzie pewna aktualizacja, że w 2017 było tak, a w 2020 coś się tam zmieniło. I ten wpis prezentuje twoje aktualne spojrzenie na sprawę, natomiast nie tracimy tego, co już tutaj zostało zaindeksowane. Poza tym zmiana tytułu często też może pociągać zmianę adresu URL, więc tutaj byłoby potrzebne przekierowanie 301. Właśnie tak gorąco zachęcam, że jak przekierowanie to 301, a nie 302. Więc raczej bym, no jeżeli to już jest naprawdę coś absolutnie niezwiązanego, to zawsze można to przenieść do archiwum, ale może jednak nie warto tak krytycznie na nie patrzeć. Nie usuwać, zostawić, najwyżej przykryć nowymi tekstami. Może to jest jakieś rozwiązanie. Nie, po prostu dostarczyć nowy, wartościowy content na bloga. Dokładnie. Okej, Mateusz, doczekałeś się odpowiedzi na swoje pytanie, bo jest zadane w idealnym momencie, więc wyświetlam. Mój blog mocno potrzebuje upgrade layoutu. Czy są jakieś must have, jeśli chodzi o elementy takiego? No i jakimi elementami się posługiwać, żeby przyciągnąć uwagę czytelnika wpisu i skłonić do dalszej lektury? Mateusz, powiem szczerze, że pozycjoner nie jest najlepszą osobą, żeby powiedzieć, co tam fajnie wygląda wizualnie, jak tutaj zachęcić. Po prostu nasza specyfika jest taka pracy, że nie oceniamy tego pod względem wizualnym. Natomiast jeżeli mogę ci coś zasugerować tak bardziej zahaczającego o SEO, to korzystanie z umiarem z przycisku czytaj dalej, ponieważ roboty sieciowe lepiej indeksują tekst, który jest w całości widoczny, jest odkryty, niż jest częściowo zasłonięty. No ale z drugiej strony, jeżeli stoisz przed wyborem zamieścić w danym miejscu zajawkę i czytaj więcej, a zrezygnować z tego, no to lepiej mieć to rozwiązanie z czytaj więcej. Ono nie jest idealne, ale jest lepsze niż brak tego. Tak samo
z taką SEO-ową poradą, jeżeli chodzi o stronę wizualną, jest to, żeby tekst był podzielony na części, żeby miał, żeby tutaj te śródtytuły, te nagłówki go dzieliły na partie. Jak najbardziej warto z tego korzystać, najpierw lead, później nagłówek, tekst, nagłówek, tak tutaj to rozwijać. Na pewno też taką sugestią SEO jest, żeby nie bać się wstawiania grafik w treści, wykresów, takie zróżnicowanie i jak najbardziej się tutaj sprawdza. Natomiast o estetyce, no to akurat nie powiem tutaj. Nie zasugeruję. Przepraszam. Myślę, że odpowiedź była bardzo zaawansowana. Daj znać proszę, czy Mateusz, czy otrzymałeś odpowiednią, czy jesteś odpowiednio usatysfakcjonowany tą odpowiedzią. Pojawiło się też pytanie kolejne o update, więc też wyświetlam. Prowadząc blog technologiczny, jest potrzeba, aby od czasu do czasu dodać coś do już istniejącego tekstu czy recenzji. Jak to zrobić? Jak będzie korzystniej? Dodać nowy wpis i w nim odesłać do głównego tekstu, czy edytować tekst główny, dopisując aktualizacja? Ja bym zaktualizowała ten tekst, tekst główny i dopisać do niego aktualizację, taką część. Wtedy mamy te dwie pieczenie na jednym ogniu, że tutaj i ta aktualizacja, ten świeży content dla robotów sieciowych, a także mamy tutaj to, co już wcześniej się dobrze sprawdziło. Wiadomo, że taki tekst wtedy dostaje nową datę, świeżą, jeżeli chodzi o publikację. Czyli zmieniać datę? Ja bym radziła zmienić. Bo to jednak chodzi o to, żeby nie trafiała do tego tylko osoba, która w przeszłości tak ma chęć pokopania w archiwum, tylko żeby to było coś faktycznie tutaj, żeby też nowych czytelników pozyskiwać. Okej. Widzę, że tam ktoś też podpowiada na czacie, że trzeba zmieniać datę, że poleca, żeby zmieniać tę datę. Pojawiło się też pytanie o słowa kluczowe i tutaj znów odsyłam tę osobę, zaraz sobie podejrzę na Facebooku, któż to pytał, Marcin pytał, o słowa kluczowe, odsyłam do trzeciego live'a, naprawdę tam było prawie 60 minut o samych słowach kluczowych, więc zajrzyj sobie do zakładki filmy w grupie, tam na pewno znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie. Dobra, słuchajcie, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to teraz jest najlepszy moment, żeby zadać je na czacie. Ja jeszcze zaglądam w swoją listę. O, już mam pytanie, więc już wyświetlam. Dobra. Przy okazji nagłówków, co z ich wielkością? Czy może być tak, że font w H2 będzie taki duży jak H1, H3, H2? Czyli czy różnicować, rozumiem, wielkość fontu w zależności od nagłówka? Czy może nie ma to znaczenia? Ja bym do tego podeszła w taki intuicyjny sposób, mocno intuicyjny, że jednak ta gradacja i odzwierciedlenie wizualne tego w wielkości ma znaczenie. Wskazuje to czytelnikowi, co jest bardziej istotne. Oczywiście możemy sobie to tak ostylować, że dla robotów sieciowych wygląda to w kodzie podobnie, w kodzie jest zróżnicowanie, a wchodząc na stronę widzimy, że wygląda to podobnie. Ja bym jednak nie rezygnowała z tego takiego waloru komunikacyjnego zróżnicowania wielkości nagłówków. Okej. Dobra. Jeżeli macie jakieś pytania, to jest ten moment. Zadawajcie je jeszcze. A ja mam jeszcze jedno. Ono dotyczy błędów, bo być może jako osoba, która obserwuje strony klientów, czy też po prostu porusza się po internecie, przegląda blogi, wychwytujesz, zauważasz, już takie masz, wiesz, taki zawodowy tik do wychwytywania błędów, które ktoś popełnia pisząc teksty, które miały być pewnie tekstami pod SEO albo miały być jakimiś tekstami opisującymi jakiś problem. Czy możesz na przykład, nie wiem, wymienić trzy takie błędy, które są największe, powtarzają się i których warto unikać, szczególnie będąc osobą początkującą? O, tylko trzy, muszę się skupić. Możesz więcej. Dobra, no to taki grzech wielki to jest ta nieunikalność tekstów, to jest to kopiowanie. To powielanie, tak jak to nie jest, wiadomo, to nie jest coś takiego jak plagiat, bo można nawet mieć pozwolenie, żeby skorzystać z czegoś, albo po prostu mieć fajny tekst, który wykorzystujemy w kilku miejscach, bo nam się tak podoba, a to już tak plagiatowo nie pachnie, ale jednak jedno miejsce, jeden tekst, w sensie, żeby nie powielać, jak najbardziej stosujmy się. Duplikat jest dużym błędem, tak pod kątem SEO. Kolejna rzecz,
tutaj, jeżeli się zajmujecie pisaniem, no to będzie też taka trochę oczywistość, ale żeby to było pod względem językowym, stylistycznym, ortograficznym, interpunkcyjnym, poprawne, bo zdarza się nawet na stronach no, takich niemałych firm, że tutaj występują pod tym względem usterki. Kolejna rzecz to, że jeżeli teksty są za krótkie, jednak warto tutaj to, o czym mówiłam, wyczerpywać ten temat. Kolejna sprawa, jeżeli tekst nawet super napisany, unikalny, długi, z użyciem słów kluczowych jest niedostępny dla robotów sieciowych, to on nie jest specjalnie użyteczny. Także zadbajmy o to, żeby sprawdźmy, czy ten tekst pod stroną, na której on jest umieszczony, jest dostępna, czym roboty sieciowe mogą ją indeksować. No i też nie wpisujmy tekstu w grafikę, bo to może fajnie wyglądać, ale dla robotów sieciowych w kodzie to jest grafika, a nie jest to widoczny tekst. No i też nie bójmy się nagłówków, dzielmy ten tekst na akapity. To się fajniej czyta, to też nagłówki są szansą na umieszczenie słów kluczowych. I to jest lepiej postrzegane niż taki monolit, taki blok tekstu. Cztery albo pięć. Okej, ale to jest już porządna lista. Odnośnie nagłówków pojawiło się kolejne pytanie. Czy H1 zawsze jest zarezerwowany wyłącznie dla tytułu wpisu, czy może być używany później także w podziale z sekcji strony? O, to jest skomplikowane pytanie, bo zasadniczo, tak jak się mówi najczęściej, to H1 tutaj jest ta jedna główna. Natomiast jeżeli byśmy mieli stronę, w której mogą mieć jakieś takie zajawki, że tak zbierająca pod stronę i tam, no to już wtedy wiadomo inaczej. Tutaj te nagłówki mogą się pojawić więcej tych H1. Ja bym jednak została przy tym podziale jedna H1 jako taki dobry klasyk. H2 też nie jest złym nagłówkiem. Dlaczego nie? Czyli trzymajmy się. Zdarza się czasem widzieć, że to też jest taka dla mnie istotna sprawa, która się jednak często pojawia na stronach internetowych. Nagłówki używane w menu. Nagłówki te HX rezerwujmy tylko i wyłącznie dla treści, dla wpisów, dla kontentu, a nie dla elementów nawigacyjnych. Oczywiście można sobie te elementy nawigacyjne ostylować tak, żeby wykorzystywały tę czcionkę, ale niech to w kodzie nie będzie widoczne jako nagłówek. Okej, to dziękujemy Ci za poradę. I jeszcze chyba jedno pytanie damy radę przeczytać. Jeżeli chcecie się załapać jeszcze na pytanie, to piszcie teraz. Dobra. Mateusz, interesuje mnie też pozycjonowanie strony głównej. Czy trzymać się zaleceń chociażby Yoast, czy polegać na linkach z bloga, które przyciągają klientów na stronę główną, gdzie mamy na przykład ofertę? Zależy, o jakich zaleceniach Yoast tutaj mówimy, bo było już pytanie o to, czy kierować się wytycznymi, sugestiami z Yoast, jeżeli chodzi o ocenę tekstów. Ja tutaj no właśnie, że to bardziej traktować jako sugestie niż jako sztywne wytyczne. Też mówiłam tutaj o metatagach w tym zakresie, że to też czasem w bardzo taki sztuczny, sztywny sposób ocenia metatag jest skuteczny i dzięki niemu, między innymi dzięki niemu strona znajduje się w top 10. Także tutaj właśnie pytanie, o które zalecenia mogłyby chodzić. No to jest, czy polegać na linkach z bloga, które przyciągają klientów na stronę główną, gdzie mamy na przykład ofertę. A nie dzielicie, to też jest właśnie pytanie, nie widzę tego serwisu, dlaczego jest to skonstruowane w ten sposób, że na stronie głównej znajduje się oferta, a nie jest temu dedykowana zakładka. Czy to jest na przykład witryna typu OnePage? Także za mało informacji mamy tutaj. No, za mało informacji, to by tutaj musiała być... Trudno jest mi po prostu udzielić jednoznacznej i w ten sposób satysfakcjonującej odpowiedzi. Okej. Mateusz, możesz doprecyzować, jeżeli chcesz to pytanie, to wtedy Joannie będzie też łatwiej odpowiedzieć. Dobra, pojawiło się też pytanie o infografiki, chyba dzisiaj o infografikach nie mówiłyśmy. Co z popularnymi infografikami? Czy dopisywać do nich teksty dodatkowe? W sensie, żeby pod infografiką był tekst, jak najbardziej jakiś tam komentarz, czy nawet wprowadzenie, czego dotyczy ta infografika, warto to zrobić. I znowu tutaj odwołam do tego, że w kodzie strony oprócz infografiki będzie też widoczny tekst. Mhm. Czyli fajna sprawa dla robotów sieciowych.
I kolejne. No właśnie, czy dla fotografów i innych wizualnych sztuk ważne jest ładowanie zdjęć z opisem w nazwie, tak żeby było wyszukiwalne? W opisie alt jak najbardziej nie ma problemu, żeby użyć słowa kluczowe. Wiadomo, nie dawajmy do wszystkich altów na stronie tego samego słowa kluczowego. Jakoś tak sobie różnicujmy. Ale jeżeli mamy taką możliwość, dobrze to wstawić i powiem, że to nie tylko byłoby w kontekście sztuk wizualnych, bardzo mi się to określenie spodobało, ale też bardziej przyziemne branże, warto tam optymalizować alty. Część za pomocą słów kluczowych, część już mogą być inne zwroty powiązane z tematyką danej fotografii. Okej. Okay. Słuchajcie, ostatnie pytanie czytam i to jest dopowiedzenie o Mateusza. Mateusz nam dopowiedział wcześniej, że chodziło o stronę one page i upraszczając, chodzi o pozycję strony home, czyli czy wystarczy linkować się blogiem. Ja tak tylko od siebie mogę powiedzieć, że ogólnie strony one page są trudne do pozycjonowania, bo brakuje tych podstron, więc może tutaj takim zaleceniem ode mnie byłoby jednak stworzenie, na przykład tak jak Joanna sugerowała, podstrony z ofertą. Jeżeli chciałabyś, Joanna, coś dodać do tej kwestii, to proszę. Tutaj z Aneta w pełni się z tobą zgadzam, także Mateusz, w ogóle dzięki za szybką reakcję i podpowiedź. Strony typu one page się niefajnie pozycjonują. Wiąże się to z tym, że roboty sieciowe, to jest takie założenie, że jeżeli strona jest bardziej rozbudowana, to wtedy będzie nad niej więcej treści, więcej ciekawych informacji i taka strona jest lepiej postrzegana. Także jeżeli, to bym cię gorąco zachęcała do właśnie przemyślenia formuły serwisu, dodania kolejnych podstron, właśnie choćby z tą ofertą. Jeżeli tutaj, no nawet jeżeli to powstanie w ten sposób, że masz tą główną stronę, na której znajduje się oferta i będzie tam sekcja blog i każdy wpis będzie konkretną podstroną, no i tutaj oczywiście będzie to linkowanie wewnętrzne, no to i tak jest to bardziej rozbudowane niż tego sam taki klasyczny one page. Natomiast mimo wszystko warto tutaj to rozkręcać. I jeszcze jak już mówię o przejściu od one page'a do strony bardziej rozbudowanej, to też ważne, żeby adresy podstron nie zawierały haszy. No bo to, co jest po haszu, to robot sieciowy tego nie przeczyta i możemy mieć wrażenie, że są owszem tutaj podstrony, ale z drugiej strony roboty sieciowe tak tego nie będą postrzegać. I mam dla Ciebie bardzo dobrą informację. Mateusz jest usatysfakcjonowany z odpowiedzi. Dziękuję za wskazówki. Okej, okay, Mateusza pytaniem myślę, że zakończymy, ale słuchajcie, mam do Was jeszcze jedno pytanie. Zanim tutaj pożegnam Joannę i podziękuję Wam, że byliście z nami, bo to spotkanie miało być ostatnim spotkaniem w cyklu, ale tutaj takie głosy sprzeciwu do mnie dotarły, żeby zrobić jeszcze coś i chodzi mi to coś po głowie. Będę oczywiście Wam głośno dawać znać na grupie, ale mam do Was prośbę, jeżeli byliście na wszystkich, możecie dać znać, czy byliście na wszystkich, tak to jeszcze sprawdzę obecność na koniec. Jeżeli byliście na wszystkich, to wiecie, jakie tematy poruszaliśmy. Dajcie znać, czy jest jeszcze coś, co fajnie było gdybyśmy poruszyli w ramach tego cyklu. Ja mogę poszukać eksperta, zaprosić go i tutaj przez godzinę zadawać Wasze pytania, także to jest moment na to, żebyście dali znać. Nawet jak zakończymy live, dajcie znać po prostu w komentarzach pod tą transmisją, ja na pewno te komentarze będę czytać. Także to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że oczywiście live będzie zapisany, będzie dostępny w grupie, w zakładce filmy, będzie także udostępniony na YouTubie. Trzecia rzecz organizacyjna jest taka, że zaraz po live'ie udostępnię Wam post w grupie, w którym podlinkuję bloga Verseo, podlinkuję Akademię Verseo, bo Verseo robi bardzo dużo fajnych materiałów merytorycznych, z których czasami korzystam i ja, i też polecamy naszym klientom, więc Wam także to wszystko podlinkuję. Joanna, jeżeli masz jakiś URL, który fajnie byłoby tu podrzucić, na przykład jakaś pigułka wiedzy dotycząca kontentu dla początkujących lub cokolwiek w tym stylu, to podeślij mi proszę także w ten post wepnę, żebyście Wy po live'ie mogli sobie do tego wrócić. Znaczy, bardzo bym zachęcała do wejścia na bloga Verseo. Tam jest sporo przydatnych informacji, tak wiadomo, nie tylko o SEO, ale też SEM. Myślę, że się znajdą tam jakieś ciekawostki, co i jak wygląda.
Okej, także ja też zapraszam na bloga Verseo, na profil LHPL na Facebooku, na profil LHPL Verseo także. Tam są czasem ankiety, my wrzucamy ankiety i wypytujemy Was o zdanie, więc warto tam być. Piszecie, że chcecie więcej. Okej, jak chcecie więcej, to napiszcie, czego chcecie więcej, czyli jaki temat jest dla Was jeszcze trudny, co możemy Wam jeszcze przybliżyć. Natomiast na ten moment bardzo Wam wszystkim dziękuję, że byliście. Widzę, że kilka osób napisało, że było 4 razy, 3 razy, także mamy tutaj samych prymusów na czacie. Mam nadzieję, że wyciągnęliście coś dla siebie. Dajcie znać, czy Wam się podobało, czy dowiedzieliście się czegoś nowego. Tobie, Joanna, oczywiście bardzo dziękuję za poświęcony czas, przygotowanie, za mnóstwo merytorycznych informacji dla członków naszej grupy i mam nadzieję, że uda nam się jeszcze spotkać w jakichś okolicznościach i zrobić coś razem. Mam taką nadzieję i jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, że tutaj dzisiaj z nami byłaś. To ja Wam dziękuję. Pozdrawiam, miłego wieczoru. Super. Dobrze, no to w takim razie trzymajcie się, odpoczywajcie, bo mamy sezon urlopowy. Do zobaczenia, być może na jeszcze jednym webinarze. Dajcie znać, co tam mielibyśmy dla Was poruszyć. Dzięki, do zobaczenia i na razie.